Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja się nazywam ksiądz Piotr Bączek i drodzy Państwo, czuję się zaszczycony, że mogę wziąć razem z Państwem udział w tych rekolekcjach online organizowanych przez naszą diecezję. Dlaczego tak się dzieje? Wszyscy dobrze wiemy, jesteśmy w wyjątkowej sytuacji epidemii. I od razu na wstępie śpieszę z wyjaśnieniem, skąd taki tytuł rekolekcyjnych spotkań. Z tęsknoty za Panem. No chyba w tym czasie ogołocenia, które wszyscy przeżywamy, ogołocenia z tego, co było normalnym doświadczeniem naszego życia wiary, a więc w Czasie, kiedy nie możemy w pełni uczestniczyć w liturgii Kościoła, kiedy to jest utrudnione, kiedy no, tęsknimy bardzo często po prostu za Mszą Świętą, za Komunią Świętą, czyli tym najgłębszym zjednoczeniem z Chrystusem, no, rodzi się w nas tęsknota. Myślę, że to jest doświadczenie każdego człowieka wierzącego w tym trudnym czasie epidemii. Kiedy za jakąś osobą tęsknimy, to tak się zdarza, myślę, że to jest doświadczenie wielu z nas. Sięgamy, drodzy Państwo, po fotografie, czasem po filmiki, które gdzieś tam ze spotkań z ludźmi nagraliśmy, odtwarzamy sobie je, próbujemy przypomnieć sobie te osoby, za którymi tęskni nasze serce. I chciałbym właśnie, aby. Te nasze rekolekcyjne spotkania właśnie miały taki, taki charakter. Proponuję, aby w tych rekolekcjach, w czasie trzech rekolekcyjnych spotkań, w tęsknocie za Panem Jezusem, niejako sięgnąć wyobraźnią, sercem. Duszą w przekazy Ewangelii o Jezusie Chrystusie. To są jakby swoiste migawki, które, które, po które możemy sięgnąć, aby przywołać postać Jezusa Chrystusa, aby ją lepiej poznać. Oczywiście w tamtych czasach wiemy o tym dobrze nie było fotografii, nie było filmów, ale wszystko, co mamy, co wiemy o Jezusie, co buduje naszą wiarę i także więź z Panem Jezusem, Wypływa ze Słowa Bożego, z Pisma Świętego, no i oczywiście z liturgii Kościoła, z Eucharystii, a ta, jak wiemy, no, jest ograniczona dla wielu z nas. Dostęp do niej jest, jest ograniczony. A zatem, niech to będzie taka próba spojrzenia na Jezusa Chrystusa, ale to jest tylko jeden krok. Pierwszy krok, można powiedzieć, tych rekolekcyjnych spotkań, bo, drodzy państwo, zauważmy, że życie chrześcijańskie jest naśladowaniem Jezusa Chrystusa. Jeśli my, jako ludzie wierzący, coś o Chrystusie wiemy, coś odkryliśmy, coś poznaliśmy, to jest to dla nas wyzwanie. Abyśmy Jezusa Chrystusa naśladowali. No tu warto przypomnieć to wezwanie, które kieruje do nas Jezus Chrystus. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech weźmie Krzyż swój i niech mnie naśladuje. To jest nasz wzór. Jezus Chrystus to jest miara naszego życia i do niego przykładamy nasze. Wymagania, do Niego przykładamy nasze ideały, do Niego przykładamy po prostu miarę, którą własne życie mierzymy. A to wszystko po to, abyśmy także byli czytelnymi świadkami Ewangelii. A zatem, drodzy Państwo, z tęsknoty za Panem trzy spotkania. Najpierw spróbujmy spojrzeć w oczy Jezusa Chrystusa. Zobaczyć, jak Jezus Chrystus, jak nasz Zbawiciel, nasz Pan, nasz Mistrz i Nauczyciel, na świat patrzył, jak patrzył na człowieka. I to będzie temat pierwszego naszego spotkania: spojrzenie Jezusa. W drugim dniu e W drugim odcinku rekolekcji chciałbym zaproponować, aby spojrzeć na ręce naszego Zbawiciela. Oczywiście, kiedy mówimy o rękach, mówimy o czynach danego człowieka, a więc patrząc na ręce Chrystusa, będziemy także patrzeć na to, co Jezus czynił, jakie były jego czyny. To będzie drugie nasze spotkanie i wreszcie trzecie poświęcone będzie. Sercu Jezusowemu, czyli spojrzeniu z tęsknotą na to, jak kocha sam Chrystus. Z tęsknoty za Panem. Trzy migawki, trzy spojrzenia utęsknione, trzy odniesienia do Pisma Świętego, abyśmy przypomnieli sobie, odświeżyli naszą wiedzę, pamięć, spojrzenie na Jezusa Chrystusa. Serdecznie zapraszam. Spojrzenie Jezusa Chrystusa. Jakie ono było? Zanim do tego przejdziemy, proszę zobaczyć, że to pytanie o spojrzenie Jezusa Chrystusa wpisuje się w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, kiedy w liturgii odczytujemy fragment Ewangelii o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia. Jezus przywraca wzrok. Przywraca oczywiście najpierw wzrok fizyczny. Człowiek zaczyna widzieć, ale to wydarzenie ma zaprowadzić tych, którzy go widzieli dalej. Ma wskazać na to, że Jezus jest światłem, że On pozwala widzieć lepiej rzeczywistość. Na marginesie można także powiedzieć, że w Starym Testamencie widzącymi Nazywani byli prorocy. Chodzi o to, że oni widzieli więcej niż, niż zwyczajne fakty. To nie był, rzeczywistość nie była łańcuszkiem, jakichś dowolnie powiązanych faktów. Prorocy widzący to ci, którzy w rzeczywistości dostrzegali Boże działanie, którzy interpretowali rzeczywistość w świetle historii zbawienia, w świetle Bożego nauczania, w świetle tego, jak Pan Bóg chce, żeby człowiek tę rzeczywistość widział. No i na ta, w takim kontekście, na takim tle, to spojrzenie Jezusa Chrystusa, który jest największym prorokiem, można powiedzieć pierwszym największym prorokiem, no jest niewątpliwie wzorowe. Oczywiście. My myślimy także o naszym osobistym, własnym spojrzeniu, zestawiając to nasze ludzkie spojrzenie z Bożym spojrzeniem. A jako ludzie wierzący, jesteśmy wezwani do tego, aby naśladować Chrystusa w tym patrzeniu na rzeczywistość, tak jak On patrzył. Jakie zatem było spojrzenie Jezusa Chrystusa? Najpierw wydaje się, że warto to podkreślić. To musiało być spojrzenie Piękne. To musiało być spojrzenie przejmujące. Wiele spotkań opisanych w Ewangelii poprzedzone jest takim komentarzem ewangelisty: Jezus spojrzał. Jezus spojrzał. No, jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład scenę. Nad jeziorem Genezaret, gdzie Jezus Chrystus powołuje swoich uczniów, to to spojrzenie musiało odgrywać wielką rolę. Oczywiście słowa, które wypowiada, ale także spojrzenie, to było spojrzenie piękne, tak można przypuszczać, niesamowite, niespotykane, ale oczywiście było też spojrzenie Jezusa spojrzeniem takim przenikliwym, głębokim. Może warto zwrócić uwagę także na to, że Jezus był, zobaczmy to, w Ewangelii Ewangeliści bardzo mocno na to zwracają uwagę, że Jezus był, choć nie wprost oczywiście zwracają na to uwagę, Jezus był bacznym obserwatorem życia. Przecież większość jego przypowieści to jest nic innego jak wyciągnięcie wniosków z tego, co Jezus widział. Co obserwował w codziennym życiu. On po prostu widział życie ziarno obumierające, które wydaje owoc i nie ma innej możliwości. To się stało potem, e, oczywiście, e, kanwą nauki o tym, że my też musimy obu, obumierać, aby życie otrzymać. E, możemy powiedzieć o ptakach, e, o liliach polnych które Jezus dostrzegał, rolniku, który sieje ziarno, to wszystko Jezus dostrzegał. Pasterzy, którzy zajmują się owcami, ta przypowieść o pasterzu, który idzie szukać jednej zagubionej owcy, może zostawia 99 innych owiec, ale idzie szukać zagubionej owcy, to wszystko wynikało z tego, te przypowieści były owocem przenikliwego, takiego, można powiedzieć, bacznego obserwowania życia. Jezus widział ludzkie życie w całym jego bogactwie, w całej jego złożoności, ale w tym wszystkim dostrzegał coś więcej. Dostrzegał jakieś boże światło, dostrzegał bożą iskrę i na tę bożą iskrę boży sens wskazywał. I to jest, można powiedzieć, no, pierwsza sprawa, którą warto podkreślić, owa przenikliwość. Mówię o tym także dlatego, że my bardzo często dziś patrzymy na rzeczywistość powierzchownie. No, owszem, pasjonujemy się interesujemy się faktami one nas atakują w mediach coraz częściej mówimy mówi się o tym co się stało jakie są fakty jakie liczby co się dzieje ale czy drodzy państwo, nie jest tak, że umyka nam właśnie owa przenikliwość spojrzenia na nasze życie, abyśmy widzieli to, co jest istotą życia, to, co jest jego wartością, jego wewnętrzną prawdą? Tego nam się trzeba na pewno uczyć, tym bardziej, że we Chrzeście Świętym otrzymaliśmy światło, oświeceni zostaliśmy, aby właśnie w świetle wiary życie widzieć i życie je interpretować nie tylko na zasadzie luźnego zbioru faktów, ale pewnej historii zbawienia, dostrzegania tego co dzieje się w życiu także dlatego że działa pan bóg przenikliwość drodzy państwo i baczność obserwacji w spojrzeniu Jezusa Chrystusa to na pewno jest coś co można Odczytać z kart Ewangelii, i co jest także wezwaniem dla nas współczesnych, którzy bardzo często ślizgamy się po powierzchni zdarzeń. Jesteśmy, jesteśmy po prostu powierzchowni i to jest wolączka naszych czasów. Być może, drodzy Państwo, sytuacja, w której znaleźliśmy się, w której e, troszkę żeśmy się e, zatrzymali w tym biegu, ona sprawi, że będziemy głębiej patrzeć na życie. Że będziemy starali się dostrzegać w nim sens, i to nie tylko taki sens logiczny, ale przede wszystkim sens zbawczy, abyśmy dostrzegali w życiu Boże działanie. To jest na pewno dla nas duże wyzwanie dziś we współczesnym świecie, kiedy tak mnóstwo informacji, opisów faktów, takiej faktografii do nas trafia. Może zamiast takiej nagromadzonej, przeładowanej ilości faktów, trzeba by było, abyśmy widzieli to, co jest głębią życia, to, co jest najgłębszym jego sensem. Ale do tego trzeba oczywiście wzroku przenikliwego. Jeśli mówimy o spojrzeniu Jezusa Chrystusa, o tej przenikliwości, o tej głębi, to zauważmy, że Jezus zawsze, właściwie zawsze widział więcej. Szczególnie w spojrzeniu na człowieka. Widział w nim całą tajemnicę człowieka. W całej rozciągłości. Nie widział płasko, powierzchownie. No weźmy jako przykład scenę ze świątyni, kiedy Jezus razem ze swoimi uczniami obserwuje tych, którzy wrzucają pieniądze do świątynnej skarbony. Wielu ludzi Także uczniów Jezusa Chrystusa dostrzegało, jakby pieniądz, wysokość ofiary. Jezus w swoim przenikliwym spojrzeniu zobaczył serce tej kobiety. Zobaczył to, że ona, po ludzku, dając bardzo mało, dała wszystko. To jest właśnie owa. Głębia spojrzenia Jezusa Chrystusa, której trzeba nam się uczyć, żebyśmy widzieli więcej, dalej i głębiej. Kiedy przypomnimy sobie scenę z jawnogrzesznicą, kiedy uczeni w piśmie razem z tłumem, z faryzeuszami przyprowadzają do Jezusa jawnogrzesznicę, chcąc ją ukamienować, no, wszyscy widzą grzech. Oczywiście on był wiadomy, przecież to była kobieta e, no jawno grzesznica. Ten grzech był wiadomy, ten grzech był publiczny. Wszyscy jakby widzą tylko ten grzech e, to, że ona przekroczyła prawo i to rzeczywiście w istotnych sprawach. Jezus zobaczył w sercu tej kobiety być może jakieś nieszczęście, uwikłanie w słabość, w grzech, całą prawdę jej, jej życia i to ją uratowało. To był zbawienny wzrok, wzrok, który zobaczył całą złożoność jej sytuacji, zrozumiał złożoność tej sytuacji. No i oczywiście za tym poszło, poszło przebaczenie, ale także wezwanie do nawrócenia. Idź! I nie grzesz więcej, powiedział Jezus. Inna sytuacja, kiedy na przykład weźmiemy scenę, kiedy Jezus naucza tłumy. Ewangeliści zapisują: Jezus zobaczył, że to są owce nie mające pasterza. Spojrzał na te tłumy jako na ludzi, którzy potrzebują. Prowadzenia, którzy potrzebują Bożego światła. Na innym miejscu dostrzegł ich zwyczajne, zwyczajne potrzeby, kiedy powiedział uczniom: Żal mi tego tłumu, dajcie im jeść. Zobaczył ich potrzeby, zobaczył głód. Zobaczył taką codzienną, zwyczajną sytuację. A zatem ten wzrok Jezusa Chrystusa jest głęboki, przenikliwy. Powiedzmy jeszcze jedno: Jezus patrzył z miłością na człowieka. Kiedy przybiega do Chrystusa bogaty młodzieniec, wszyscy znamy tę scenę, aby zapytać, co ma czynić, aby osiągnąć życie wieczne, ewangeliści zapisują. Jezus spojrzał na Niego z miłością. Zapewne ten miłosny, miłosierny, kochający, rozumiejący wzrok Jezusa Chrystusa to dla nas duże, duże, duże wezwanie. Jezus dostrzegał dobro w sercu człowieka najpierw dobro, najpierw dobro, ale oczywiście nie tylko dobro. Jezus widział także grzech ludzki i o tym też warto pamiętać Jezus to nie jest ktoś kto Bóg nie jest kimś kto nie widzi grzechu on go dostrzega ale zauważmy to spojrzenie Boga spojrzenie Jezusa Chrystusa można powiedzieć chce uratować dostrzec wyciągnąć docenić najdrobniejszą cząstkę dobra która jest w nas i myślę, że to także jest dla nas dzisiaj duże wezwanie, abyśmy dobro w ludziach dostrzegali. Oczywiście nie zakładali różowych okularów, które sprawiają, że nie widzimy wad, że nie widzimy błędów, grzechów ludzkich. Nie to nie o to chodzi. Ale dostrzegać najpierw dobro, to dobro w serca człowieczego wydobywać. Takiego wzroku zapewne zapewne nam potrzeba powiedzmy jeszcze że Jezus dostrzega tajemnicę i na nią wskazuje bardzo często patrzymy na ludzi na rzeczywistość jako na coś co już kompletnie znamy co już jest dla nas Oczywiste, jasne, proste. Mąż, kiedy patrzy na żonę, przecież widzi ją każdego dnia. Być może yy, widzi, oczywiście widzi znaną sobie kobietę, widzi kogoś, kogo dobrze zna, ale warto, moi drodzy, abyśmy mimo wszystko w człowieku chcieli dostrzegać tajemnicę, czyli coś nieprzeniknionego, coś, co się, czego jeszcze nie wiemy, coś, co się jeszcze może wydarzyć. Pan Bóg yy, patrzy na nasze serca. Myślę w takim kluczu pewnej tajemnicy człowieka. Oczywiście on ją zna, ale Jezus Chrystus te tajemnice dostrzegał, ujawniał tajemnice serca człowieczego, znajdywał do niej klucz. Ale to właśnie dlatego, że że te tajemnice dostrzegał, widział. I myślę, drodzy państwo, że to dla nas także Ogromne wezwanie, abyśmy w rzeczywistości widzieli tajemnicę. Tajemnicę Boga, tajemnicę człowieka, tajemnicę bliźniego, którego znamy być może bardzo dokładnie. Ale jeśli jest w naszym życiu miejsce na tajemnicę, to znaczy, że coś się jeszcze może wydarzyć. Zauważmy też, tu na marginesie powiem, że Eucharystia jest tajemnicą, misterium. Przecież dokładnie wiemy, co się tam wydarza, a przecież jest dla nas nieprzenikniona. Mówię o tym w czasie, kiedy, kiedy wielu z nas tej Eucharystii jest pozbawionych widzieć w życiu tajemnice, pewne, pewno, pewnego rodzaju misterium. To jest też zadanie chrześcijan. Nasze życie jest w istocie tajemnicą naszego bytowania wobec Boga, przed Bogiem, w Bożej perspektywie. I tak chodzi o to, drodzy Państwo, żebyśmy właśnie to widzieli. I wreszcie, na koniec chciałbym dotknąć jednej rzeczy, myślę być może najistotniejszej, ale jakoś też wiążącej to wszystko, co przed chwilą zostało powiedziane. Zauważmy, że Jezus, ten baczny obserwator życia, ten spostrzegawczy obserwator życia, ten, który ma spojrzenie przenikliwe, który ma spojrzenie pełne miłości, który widzi, który widzi dobro w życiu człowieka, w sercu człowieka i je wydobywa, ten, który widzi tajemnicę ludzkiego życia. Zauważmy, że Jezus jest kimś, kto uczy nas przede wszystkim dostrzegać działania Boga w naszym życiu. I chyba o to chodzi, aby dostrzec działanie Pana Boga, rękę Boga w świecie, dostrzec Bożą opatrzność w świecie, który nas otacza, dostrzec Bożą opatrzność w naszym życiu. Jezus właściwie wszystko odnosi do Ojca. Wszystko, co obserwuje, co widzi, stara się spoglądać na to właśnie w takim kluczu. To wszystko, Ukazuje Boga, to wszystko prowadzi do Boga, to wszystko jest znakiem Bożej obecności. I chyba o to chodzi, żebyśmy chrześcijanie, patrząc na świat, patrząc na ludzi, patrząc na własną historię, często niełatwą, żebyśmy dostrzegali Boga, żeby te, ten świat, relacje międzyludzkie, nasza własna historia, aby nam o Bogu opowiadała. Aby nam tego Boga odsłaniała. Bo, no właśnie, Chrystus to czynił. On wszystko, co go spotkało, odnosił do Ojca. On widział w tym świecie obecność Ojca. I na koniec, drodzy państwo, przy tej okazji taka historia. Opowiedziana przez siostrę pracującą w Boliwii, w domu dziecka Santa Cruz de la Sierra. Otóż w tym domu dziecka jest około 40 kilku dzieci. Te siostry się nimi tam opiekują. To nie są w większości sieroty, ponieważ rodzice tych dzieci najczęściej są osadzeni w więzieniu. W Santa Cruz jest taki, takie wielkie więzienie. Ponad 5000 tysięcy ludzi osadzonych, to moglibyśmy powiedzieć miasto w mieście. Ktoś, kto oglądał film z Melem Gibsonem Dorwać Gringo, to mógłby mieć namiastkę tego, co w tym więzieniu się dzieje. Tam można być. Bezdomnym, jeśli nie zapłaci się pięciu boliwianów, takiego haraczu można spać pod gołym niebem. Tam z drugiej strony może być ktoś, kto mieszka w apartamencie klimatyzowanym, jeśli 200 dolarów tygodniowo zapłaci. To jest można powiedzieć przerażający widok. A miałem okazję w tym więzieniu być, kiedy razem z tymi siostrami prowadziliśmy dzieci na widzenie z rodzicami. Długo to przeżywałem. I kreszę ten obraz, dlatego aby, aby Państwo sobie uświadomili to, co za chwilę powiem. Otóż siostry opowiadały później taką historię zwyczajno moglibyśmy powiedzieć ich życia. Otóż podczas jednych, jednej z takich wizyt no, siostry zawiozły grupę dzieci takim busem na widzenie z rodzicami, potem te dzieci wracały, one się potem w, pełni, w pełnej radości dzielą ze swoimi rówieśnikami tym, co tam, co tam się działo. Po prostu widać, że potrzebują rodziców. I taki mały chorche, Kilkuletni chłopak mówi: W więzieniu jest pięknie. W więzieniu jest pięknie, kiedy to. Jedna z sióstr usłyszała, zapytała, Jorge, co ty mówisz? Jak to w więzieniu jest pięknie? Przecież widziałeś, jak tam jest, tam są ludzie bezdomni, widziałeś, że tam ludzie żyją w takich trudnych, uwłaczających godności warunkach, że tam jest niebezpiecznie, tam jest przemoc. Jak możesz mówić, że w więzieniu jest pięknie? Nie, tam jest pięknie. I siostra nie mogła tego zrozumieć, żachnęła się, mówi, Jorge, dlaczego tak mówisz? Jak możesz mówić, że w więzieniu jest pięknie? Tam jest pięknie, bo tam jest mój tata, powiedział ten mały chłopak. I myślę, że, że to jest jakiś obraz, który dla mnie osobiście no, dużo znaczył. Jeśli my będziemy dostrzegać w świecie, Także tym trudnym, w, ta, w każdej sytuacji, która, która nas y, otacza, Pana Boga. Jeśli będziemy żyć w świadomości, że ten Bóg jest, jeśli będziemy Go dostrzegać w naszym życiu, to najtrudniejsze sytuacje są do przejścia. Widzieć obecność Boga w moim życiu. Tego nas przede wszystkim, myślę, uczył. Swoim spojrzeniem Jezus Chrystus. I tego wypada sobie i Państwu życzyć, abyśmy w tym przenikliwym, skupionym, niepowierzchownym spojrzeniu na nasze życie, na naszą historię, przede wszystkim dostrzegli, że Bóg jest nad nami, że jest naszym Ojcem. Wtedy świat, choćby się walił, jest Miejscem, w którym toczy się nasza miłość do Boga i Boga miłość do nas. I tego Państwu życzę, tego przenikliwego spojrzenia, umiejącego dostrzec w wierze obecność Boga w świecie.